Witajcie widzowie, nazywam się Sajmek i witam was w kolejnym odcinku z Gabcią w Life in the Village 2. Cześć! Ubuś puchatek i dziewczyna ubrana jak kłotek, czy tam nawet akselolot. Witają was ponownie. Teraz... To jest dinozaur. A nie wiem, nie znam się. A, przy okazji zostaw jabłka, przynajmniej jedno, bo ja z jabłek się buduje restaurację dla nich. O, oh, wow. Zwiększyło mi się HP. Bo dobre żarełko wpierdzielałem. W ogóle popatrzę, co my tu mamy, bo tu jest sporo różnych pyszności. Mamy cobblestone, mamy trochę staków drewna, także drewno pochowam tutaj. A, i mamy jak coś przedmioty do użytku. A mnie ścięło. Dlaczego cię ścięło? Nie wiem. Ja też nie wiem, wiele rzeczy. Dobra, pochowałem tutaj wszystko. Wezmę tylko troszeczkę chleba i wezmę trochę też chleba dla naszych mieszkańców, bo im się przyda żywność też, bo oni też muszą pierdzielać. Dobra, wiesz co robimy teraz? Znaczy, nie wiem, bo muszę palić jeszcze raz. A, dobra. To ja za ten czas powkładam węgiel i ten, wiesz, rozpocznę przetapianie. Oddawaj resztę gnoju, parszywy. Oddawaj wszystko i będziesz trzymał tylko swoje żarcie. A resztę oddaj, bo nam się to przyda i pochowa się przy okazji. Dobra. Ciekawostka, tutaj ci powiem. No. Jeśli chcesz budować kolejne typy budynków, to nie. No to... To trzeba upgrade... zbudować budynek, który zajmuje się ogólnie... wszystkim, co jest powiązane z... Który to był? A, uniwersytet trzeba zbudować. I wysyła się jednego gościa, który ma najlepiej najwyższy poziom inteligencji i on będzie się zajmował po prostu badaniem. Albo coś w stronę gospodarczo-rolniczego, albo coś w stronę bardziej... albo coś w stronę bardziej militariów, wiesz o co chodzi. To trzy różne drzewka i w każdym tym drzewku masz jakieś główną rzecz, którą się zajmujesz. No okej, okay, dobra. A ty masz grzecznego Janusza, on na ciebie czeka. Widzisz, jaki Janusz jest dobry? Też kichnąłem, ale... kind of funny. Dobra. Następną dzisiaj kolejną rzeczą, jaką się zajmiemy, to będzie... Dobra. Dam wszystkim żarcie. I teraz wrócimy do wioski. I w wiosce trzeba zbudować bloki, które będą pod dany typ budynku. Czyli tak, tawernę trzeba, budynek trwala i jeszcze parę innych. Ale to się zrobi, jak dojdziemy. Chwilowo trzeba... zastanowić, dlaczego gabcie wywaliło i kiedy ona wróci. Daj chwilę, już się łączą. Dobrze, na spokojnie. Czemu mi to tak się zrobiło, to ja nie. Życie, jest po niebie.
Najgorsze jest to, że będziemy mieli do czynienia z różnego typu... Do czynienia z tymi... Z piratami nie tylko. Jak dowiedzą się, że wioska jest większa i więcej osób tu mieszka i jest bogactwo. Aha. No, także to trzeba uważać. No wiesz, no muszę ci powiedzieć wszystko, co jest najważniejsze w tej wiosce. No, no dobrze by było, nie? No, są barbarzyńcy, są piraci i tak dalej, i tak dalej. Wikingowie. Także będzie co robić. Ale na razie trzeba się zająć budową... Teraz to jest to, czego potrzebuję, tak? Tak, to jest to, dobra. Tawerna i siekierka chyba. Jesteś? Jo. Dobra. Ja tu już kończę budować ostatnią rzecz, jaka nam będzie potrzebna. Dobra, mamy trzy typy budynków i wszystkie te trzeba postawić i rozpocząć eskalację w tym krainie. Ruszasz się? I tak, i moment. Ja za ten czas jeszcze spojrzę, co by tu wziąć, dobra. A, zaraz. Właśnie, trzeba z drewna zrobić jednemu chłoptasiowi jedną rzecz. Bo jak będziemy mieli przecież budowniczego, to mu się przyda ten. Sprzęt. Jeszcze tylko kilof. Zróbcie. Dobra, to ja idę. No, ja cię dogonię. Zaraz. Robisz. Sama bym chciała wiedzieć, co tu się dzieje. Ale opisz mi po prostu problem. Albo coś chciałam zobaczyć, no i mi wyskoczyła na czerwono ekran. To nie sprawdzę nigdy. Poza tym dobra. I tak już chyba nic nie zrobię, bo już jest ciemno. Jak jest ciemno? To się zaczyna robić ciemno. A, to tak mów, a nie, że ciemno się. Tylko nie w owce strzelaj, głupi gościu. Bo owca się przyda. Bo nie, tu jest tyle koników. W ogóle przepraszam was wszystkich, jeśli jesteście niezadowoleni z tego, co ja tutaj robię, ale koni potrzebny jest jego skóra. Szczególnie jego skóra, bo robimy... Bo jest tak, że później można zrobić notatnik, w którym można zobaczyć, czego potrzebuje nasz gościu budowniczy, no. Bez podchodzenia do jego budynku. Sprawdzania w tym jego bloku. Chodź, pijmy. Ja idę już spać. A mnie tam nie ma. To chodź. I wy teraz będziesz. No poczekaj, no. Już pyknę. Dobra, mamy żelazo. I bardzo dużo tego żelaza. Na nadzieję nam schowam. No się trochę pozbierało, nie? Tam
Jak byliśmy. No, mamy chyba już prawie 2 staki. Dobra, to po tej podkładam wszystko i lecimy w pan kolece. Nie na mnie, Maciuś, nie wchodź, ja jestem hochte hetero. Czekaj, próbuję raz, a... Oj, no i słuchajcie, dobra. Dobra, to teraz chodź, pokażę ci, jak wygląda ten kajak. Okej. Okay. Przy okazji wełnę zbiorę. Patrz, mamy taką mini farmę owiec. No, niedaleko są jeszcze gdzieś krówki i świnki. Dobra, gotowa zobaczyć? No, dawaj. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. O Jezu. No. Skakuj. Jakie to wilkie? O. He. I szybsze. To ma, widzisz, no. Prędkość światła. Dobra, ale starczy. My się zatrzymamy tutaj gdzieś obok wioski i tam pozostanie na razie. Bo na razie nam nie mamy w głowie żadnego pływania gdzieś daleko. Ale widzisz, jak to wygląda. No, widzę. A później jeszcze będą zmasz... Fajnie to wygląda. No, jeszcze później będą z masztami, dwumasztowiec, dwupokładowiec i tak dalej. No. No także będzie spoko, dobra. Gnojki parszywe, bo wy chcecie domy, no to macie. Dobra, najpierw trzeba zbudować builder hata. To tak myślę, czy zrobić go z drewna, czy z innego czegoś. Znaczy... Że z drewna, ale czy ołkowego, zwyczajnego, czy skoro wiemy, że jest dark oak, to na przykład spróbować dark oaka. A niech będzie dark oak, tylko powiedz mi, czy chcesz alternatywną wersję dark oaka, czy zwyczajną? Chyba... Nie wiem. Który lepiej wygląda? Po prostu powiedz jeden albo dwa. Jeden. No to czyli ten będzie. Pan Darku, dobra. Chyba za nisko jest teraz. Okej, dobra. I jest. A ty dalej potrzebujesz tam skórę? No jeszcze z dwie skóry. Czekaj, zaraz. Mam trzy. Builder hat mi zniknął. Gdzie on kurwa jest? Musisz uzyskać do niego dostęp. Ale co dostęp, co o to chodzi? No na czacie wyskoczyło takie. A, gdzieś on tu jest w ziemi, wiesz? A. I masz skórę. Coś się zbugowało i go nie ma, wiesz? Bo on powinien być w tym miejscu, gdzie ja tutaj stoję, o tu. Aha, bo tutaj się buguje. Z jakiegoś powodu go nie ma. Dlaczego? Nie wiem. No wyjdźmy oboje z serwera i wejdźmy. Okej. Okay. Jest? O, jest. Mówiłem, wystarczy wyjść i wejść, no i się pojawi. Dobra. Manage workers i teraz bierzemy pracownika, który najlepiej się nadaje do tej pracy. Mam dwóch. Jeden ma atletykę 5, adaptability 5. A drugi ma... No. Dobra, bo powiem ci, co jest atletyka, że atletyka to jest, że prędkość stawiania i psucia bloków, co nie? A adaptability, no, czyli długość stawiania i niszczenia bloków. Znaczy, oba są powiązane z tym samym, tylko że jedno jest związane z adaptowaniem się. A,
Athletics to jest długość stawiania i tak dalej, i biegania, a adaptability, że dostosowanie się, co nie? A wezmę tego gościa, oficjalnie jesteś budowniczym, budowniczą. O, budowniczy, dobra, taką fajną mini brudką. I teraz każemy mu budować najpierw swoją bazę. I... oficjalnie rozpoczynamy budowę, tylko dam mu cały sprzęt potrzebny. Jesteś gotowa usłyszeć, co on potrzebuje? No, dajesz. Potrzebuje on 47 Dark Oak logów, 24 deski Dark Oak, 78 podów z ciemnego dębu, laby 8 z ciemnego dębu, 15 płotów z ciemnego dębu, jedne drzwi ciemnego dębu, które są u mnie, crafting table, 33 cobblestone'a, 3 te twardej ziemi, 2 slaby z cobblestone'a, 6 schodów z cobblestone'a, 11 dyrta i 1 torcz. Yes. Ile tego? Dobra, to chodź, pozbieramy Dark Oak'a dla niego. Jeśli las się do końca nie spalił, bo jak wchodziłem, to lawa zrobiła swoje i połowę lasu spalił. No nie poradzę, no ci tutaj. To jest, zawsze jest tak, że jest, jak obok jest jezioro, to one samo zapala wszystko. Już nie moja wina. To takie jezioro nam się pojawiło. Dobra, to zrobimy gdzieś o po tej stronie, dobra? Przy okazji może coś ciekawego znajdziemy, o. Dobra, ja zbieram. To jest kolejna wioska podziemna, wiesz? To można potem sprawdzić. Tak, i coś więcej niż tylko wioska podziemna widzę na mapie. To pozbierajmy drewno i zobaczymy dla naszych widzów kochanych specjalnie. Co takiego się kryje? W tym lysie pełnym... jego. Ile masz w ogóle Dark Oak drewna? Bo myślę, że 2 drzewa 20. Wystarczą. Dobra, wezmę deski, okej. Okay. Już zobaczę, co tu jest, dobra? Mam 32. Dobra. O kurde, ty widziałeś to u góry? Co? Wioska! Ja tam chcę. I oprócz wioski mamy jeszcze zamek. Ujo, auć. Ale to fajnie wygląda. Tak, czekaj, chodźmy do tego zamku. Chodź do mnie, hihi, pójdziemy się pobawić. Chodź. Bo w tych zamkach zawsze jest fajny lód. A chodź. Patrz, jaki fajny zamek. Z tego co wiem, to chyba... fajnie wygląda. No. Mamy tutaj ten. Poniki, sianko. Sianko możemy pozbierać, ale chodźmy do środka. Popatrzmy, co to jest. Ciasto. Tutaj coś jest. O kurde. I można skrzynki w sumie pozbierać. To można pozbierać? Skrzynki. No tak. A nie, można zmienić imiona tym. Martiniemu i tak dalej, tylko musimy name taga mieć. No w sumie. Siano widzę. Czekaj, chodź tutaj do mnie. No. O, a jesteś. Dobra, to zbieraj skrzynki, a ja popatrzę, co tu jest wokół, co nie? O. Armbrostendy pozbieram. Czy książki dalej są nam potrzebne? Czy książki są potrzebne? No. Chyba już nie raczej. Już mamy wystarczająco. Najwyżej tutaj się wrócimy następnym razem. Też jakby część stroju. Jaki?
A, mam tu kolczasty na głowę. Kolczastkę to mogę wziąć. Dobra, to chodź tutaj. Tutaj naszemu koledze dam jedzonko i wszystko tutaj. Dobra, weźmiesz to wszystko. To ci wymienię, bo ty masz lepsze. Daj chwilę. Dobra. Dobra, widzę, że tutaj daliśmy kopalni złota, dosłownie. Martin, chodź tutaj i... I w sumie nie musisz mi dawać tej zbrojki. Na głowę? Bo znalazłeś na górze. No. Wiedziałem. Nawet ulepszone mam. O proszę, a ja znalazłem piwnicę. Masz żelazny hełm? Żelazny? I mam. No. Klatę? Też. Protection okay. 1. Dobra, koniec. Koniec, to jest tyle rzeczy. O kurwa, to jest szkielet. Mam złote jabłko. Proszę, ja też mam złote jabłko. Ale nam się lucik trafił, ci powiem. No. Ale będzie to trzeba do tego zamku wrócić, bo wszystkiego niestety nie weźmiemy. Diamentowa zbroja na konia. Bierę. Ja też mam. Ale wszystkiego nie weźmiemy, tak że będzie trzeba potem przemyśleć, wiesz. Wzięcie reszty. No, trzeba będzie, trzeba to wrócić. Dlatego ja na razie wszystko tutaj poukładam. Więc... Idziemy? Tylko może no. Chodźmy na razie spać do tego wyra. Tego jakże... Pięknego wyra. I wystarczy, że ty się położyłeś. A, no to może coś tutaj jest... O, tego siekierkę flintową wrzuci. Bo mam lepszą, żelazną. Widzę, dobra, chodź, idziemy na dół. Czekaj, bo tu do góry jeszcze można iść. Tak, ale to już wieża jest po prostu sama w sobie. Dobra, zbiorę trochę żwiru, żebyśmy... Maciuś, gdzie jesteś? Tam tu parę rzeczy. Weź żwir, weź to, weź żelazo, weź wszystko co mogę atakować z tobą. To nie, to może... Dobra. Dobra, myślę, że możemy iść. A ty byłeś na samym dole? Byłem i wziąłem wszystko. A. Teraz tylko musimy pójść... naszej bazy z powrotem. A resztę sprawdzimy, jak tutaj później wrócimy, bo na pewno będzie trzeba tą wioskę u góry zobaczyć. O kurwa! No. Skelety! Szybko spinkalajmy stąd. Myślę, że to jest najlepszy pomysł w życiu, jaki miałem. Janusz daje radę. Dobrze, że daje radę. O kurde, nie uwierzysz. No nie uwierzę. Kolejny kompan do naszych podróży. A można mieć więcej? Można. Jest jakby nieskończona ilość. O! Boże, ja mam taki bajzel w tym. Dlatego ja wykorzystuję tych panów. Jakkolwiek no ja niby to... też. Ale wiesz. No wiem, no nie każdy mężczyzna jest w stanie spełnić wszystkie wymagania kobiety. Wezmę wszystko co wasze, ty, wasi mości panowie. Dobra, ty weźmiesz... Zaraz. Serio, ty aż ty tyle masz już? Kurde, nie wiedziałem, że to tak szybko was zapakowała. Dobra. Jak na święta bym się udał. Patrz, mam dwóch przyjaciół.
Najsik. A ja swojemu dam lepszą zbrojkę. Ja im też dałem po zbroi i tak dalej. Ten w ogóle ma jedno brązowe, jedno zielone, widziałeś? Co tak wpierdziałeś tą marchew? Jabłko, no. Znaczy ziemniak. A. Ziemniak, dobra, czekaj. Zobaczę pod J. O! To będzie mógł się udać tym mostem całym. To jest most niedaleko, do tej naszej krainy pięknej. No, nazywa się, ta nazywa się moją kolonią. A to powinna być nasza kolonia, ale no cóż. Nie wszystko da się w tym życiu zmienić, no chyba, że płeć. Płeć to się da, część tych ludzi próbują. To jest świerkowe, kurde. Nie wiedziałem, że tak wszystko blisko jest, nawet nie spojrzałem. Krowy. Krowę później wykorzystamy. Ale nie on nie atakuje krów i w ogóle, bo krowy się przydadzą nam do... farmy. Żebyśmy mogli mieć mięso z tego. Mhm. Ty zabijasz biedne krówki, dlaczego? Ja nic nie zrobiłam. A jak to twój pani jest chyba atakował, nie jestem pewna 100%. Nie wiem o co ci. Ja też nie wiem o co mi chodzi chwilami. Jak głodny jestem, to nie wiem co mówię. O dobra, dałem mu shearsy, facet temu chłopowi tutaj. Dobra, panowie, odejdźcie. I wezmę im patrolling na... Weźmy, odpalmy im tutaj patrol, żeby oni patrolowali. To będzie wtedy takie uczucie, jakby... Naprawdę tutaj, wiesz... Że oni się zajmują jakąś robotą, co nie? A nie tylko za nami chodzą cały czas. A jak to się... Prawy przycisk myszy i jak masz F-kę, to wciśniesz tylko raz lewy przycisk myszy. I zmienia się na P. A, dobra, widzę. Wtedy oni w radiusie 4 oni patrolują. Chociaż myślę, że mogliśmy ich trochę inaczej porozstawiać, bo oni są za blisko siebie i przydałoby się, żeby... No, czekaj, ja wezmę jednego tutaj swojego, rozstawię gdzie indziej, dobra? Mhm. Ustawię go tutaj bliżej, o tu. I słuchaj, Maciuś, jesteś dobry kolega, pilnuj tutaj, żeby nasz kochany Aliach pracował. To się jakbyśmy, nie wiem, jakiś... Państwo terrorystyczne tworzyli. Tak, jeszcze bicia brakuje, nie? Tak. Właśnie. A, później można budować w ogóle wieże strażnicze. Nawet trenować własnych wojów do walki. Uuu. No, widzisz, rozbudowany mod. O, widzę, że ktoś tu dostał achievement. Czekaj, w ogóle zobaczę, czy... Jaki jest kolejny achievement. A. No, bo chciałam sobie jedzonko przepalić. A, w ogóle jak też kolejne questy mieć, że będą ci przychodzić, że budujesz crafting table i tak dalej, to musisz, no, moja droga, wcisnąć E w lewym górnym rogu quests i zaznaczasz te wszystkie od quest types, new mechanic, spice of life, FTB ultimine, J i tak dalej, dopóki ci się nie, wiesz, nie wszystko, dopóki ci się wszystko nie zaznaczy, że jest okej, dobra? Okej. Okay. Bo ja mam boksy i z tych boksów dostałem dżunglowe drewno i patyk. Myślę, że możemy w tym odcinku zakończyć, bo już jest 30 minut bodajże. Dobrze. Otóż widzowie, to był kolejny bardzo sprawny i długi odcinek w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Będziecie chcieli więcej naszych przygód. Naszych niezwykłych wrażeń dzielić z nami i wiele więcej.
Maciuś niestety musiał tymczasowo niestety opuścić nasze lokum, bo czuł się samotny, także przepraszamy za to. No taka sytuacja niestety nastała. Właśnie. Nie, w ogóle pod kapslokiem jest automatyczne chodzenie, to ja to wyłączę. Także widzowie, mam nadzieję, że się odcinek podobał, będzie chcieli więcej. Także, no, co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao! Hello! Gapciu!